jesteśmy bezpieczni. Kurze, zaczyna się. Aleksander Ilicz, powiedz mi, czy mocno wpłynęło to na twoje przygotowania, że wypadł Tomek Jakubiec? The switch of the opponent because you supposed to face Jakubiec, now you are facing Jan Dudek. Yeah, I think the Tomasz Jakubiec is a pussy because his excuses about the corona. Guess what? I had the corona and matchmaker and Martin Lewandowski and everybody knows here that I have. My camp was, they called me 7 weeks before the fight, so first 3 weeks I didn't train at all. And I sent all my blood analysis and everything, and I asked if they want to reschedule the event for the next one. They said no. I said, no problem, I'll fight. I never canceled the fight. So I show, and now he had the corona, he didn't show. So for me, he's a pussy. He have his opportunity, and now I don't care about him. I'm focused on the new opponent. The goal is the same, like always, win, to come in, to show good performance, to entertain the people, to entertain my bosses in the first row. And if I run the company, I like employees like myself, who are always said yes and coming and show. Dla mnie Tomasz Jakubiec jest mięczakiem, ponieważ tworzy wymówki. Mówi o tym, że miał koronawirus. Ja też miałem koronawirus. Dowiedziałem się o walce na 7 tygodni przed i przez pierwsze 3 tygodnie tak naprawdę w ogóle nie trenowałem. Zrobiłem sobie wszystkie badania, wysłałem do KSW i zapytałem, czy chcą, żebym dalej walczył, czy żebym przełożyć pojedynek na kolejną galę. Oni powiedzieli, że chcieliby, żeby został ten pojedynek i zgodziłem się i powiedziałem, że nie ma problemu, ja nie będę odmawiał walki, będę dalej walczył, więc no, skoro on miał też koronawirus i dla niego to jest powód do odwołania pojedynku, to dla mnie jest po prostu mięczakiem. No i też z punktu widzenia pracodawcy, ja sobie cenię takich ludzi jak ja, którzy podejmują zawsze każde wyzwanie, nie odwołują walk, więc ja też nigdy nie zdecydowałbym się na to, żeby odwołać pojedynek. Ciekaw jestem, czy ta korona mocno się odbiła na zdrowiu, czy jeszcze gdzieś tam odczuwa jej reperkusje. What do you had, what kind of problems you had with corona and do you feel now any kind of like... No, brother, I'm a war machine, nobody can stop me, not this bullshit pandemia. So everything is good, but the protocol of when you get corona, you know, it's like, for me was like little illness, like 2 days, but the protocol of the guys, of the coaches, of the families, you must respect this and to... How can I train with corona, even if I feel that I can train because I am on the test positive, you know, the government and everything. So 3 weeks I was sitting at home and I have 4 weeks to prepare, but this is not an excuse. I'm here. Where is Tomasz Jakubiec? Where? Somebody in the home, in behind the couch and wearing the pillows on his face and crying maybe because he lose his opportunity. Now here is a new challenge for me, new opponent. Danger opponent, and I respect this guy. Come in, he showed the balls, he showed he wants to fight, and this is what I like, guy who want to fight with me. Nie mam żadnych problemów po koronawirusie. Tak naprawdę ja się czułem, jakbym był po prostu chory przez 2 dni, gorzej się czułem, ale problemem były te wszystkie protokoły, które są związane z tą gównianą pandemią, czyli moi trenerzy, moja rodzina, trenerzy, ich rodziny musiały mieć kwarantannę, więc przez 3 tygodnie siedziałem w domu i nic nie mogłem innego robić, więc to był problem, że nie mogłem trenować z tego powodu, z powodu zasad, które panują w związku z pandemią, nie z powodu moich problemów. Miałem 4 tygodnie, przygotowałem się, więc to nie jest dla mnie jakaś wymówka. No a gdzie jest Tomek Jakubiec? Jego tutaj z nami nie ma, pewnie siedzi w domu gdzieś schowany za kanapą albo leży na niej i płacze w poduszce, bo miał swoją szansę, a się nie stawił. Mam nowego rywala, nim jest Adrian Dudek i cieszę się, że pokazał, że ma jaja, że się nie boi wyzwań, że wszedł do tej walki i chce stoczyć ten pojedynek. Obaj z Adrianem prezentujecie styl stójkowy, czy to może zwiastować mocne bomby w klatce? Like fireworks in the stand. Yeah, I will test his stand-up abilities. I saw that he have 4 knockouts, that he really have the punch in his hand. He like boxing, but for me no problem. I'll ask him, you want to box? Let's box. Let's see who have better boxing here. You know, let's see who have more vicious and brutal stand-up game here in KSW. But I know that sooner or later guys usually start to grapple with me. So
We'll see. I'm here to accept everywhere where the fight goes. If he wants to wrestle, let's wrestle. If he wants to go to the ground, we can go to the ground. If he wants only to fight in the stand-up, I'll give only the fight on the stand-up. I'll not shoot the takedown. If I said we'll fight on the middle of the octagon, I mean this. Widziałem, że tak, że on ma 4 nokauty na koncie, więc ma na pewno uderzenie, ale ja tu jestem po to, żeby przetestować jego stójkę i zobaczymy, co się wydarzy w klatce. Prędzej czy później ci wszyscy goście, którzy wchodzą ze mną do klatki, idą po sprowadzenie i starają się ze mną iść w zapasy. Ja mogę przyjąć każdą walkę, którą będzie chciał mój rywal zaproponować. Jak będzie chciał się przepychać, to będziemy się przepychać. Jak będzie chciał walczyć, to będziemy walczyć. Ja mogę zagwarantować tylko, że jeśli mówię, że będę stał na środku klatki i wymieniał ciosy, to będę to robił i no ja na pewno nie spróbuję pierwszy obalenia, więc tak naprawdę to zależy od niego, jaką walkę damy. Jeśli będzie chciał bić się ze mną i sprawdzić się w boksie, w stójce, to damy świetny show w tej stójce. Analizując rywala, dostrzegłeś słabe punkty Adriana. Jakie to będą twoim zdaniem? Disadvantages in the Adrian game, in Adrian's game. In my advantages? His disadvantages. Any kind of places that he is weak, that he has holes in his game. I don't know. I passed this. You know, I step in with Janikowski on the short notice and grab the contract because I grab my opportunity. Like I said, you know. This is what I do all my life. I always step ahead in the new challenge. I always said yes. So this guy also accepted the fight. He is also hungry. He also want to show his skills. Every fight is a different fight. I have respect for this guy because he stepped in and he saved my fight. You know, but this is not something what I will be thankful in the fight. I'll thank him after the fight, you know. On the fight we'll go and try to rip his head off and he'll try to rip my head off, this is for sure. But what I can say, I saw a couple of fights, I didn't totally focus on the, because I see that the opponents are changing. The second opponent was guy from Fan Fight Night exclusive, Kamil. So he had the problem with this organization, and Adrian Dudek is the third opponent. So I see what's going on, and I focus on myself, on my preparation and everything. But what I can say, the guy have less experience than me. He fight in the smaller organization than me, but this is not something like I think he will come and surrender, you know. Nobody will show up to surrender, everybody come to fight. So I expect the best Adrian Dudek, what you saw with me. Spodziewałem się najlepszego Adriana Dudka, jakiego w do tej pory oglądaliśmy. Co mogę o nim powiedzieć? Na pewno ma mniejsze doświadczenie, na pewno walczył w mniejszych organizacjach, ale czy to jest jakiś problem? No nie sądzę, to nie ma żadnego znaczenia. To, co mi imponuje, to że miał okazję, bo wskoczył do tej walki w ostatniej chwili, skorzystał, pokazał, że ma jaja. Ja też tak zrobiłem w walce z Damianem Janikowskim, więc no to jest coś takiego, co mi imponuje, ale za to będę mu dziękował po walce, a nie przed walką, bo przed walką jestem skupiony na tym pojedynku. Też kiedy przygotowywałem się do tej walki, to bardziej skupiałem się na sobie, ponieważ widziałem, co się dzieje. Najpierw wypadł Tomek Jakubiec, potem był pomysł, żebym walczył z Kamilem Gniatkiem. On nie mógł z powodu jakichś problemów między organizacją FENA, KSW, między jakimiś jego sprawami kontraktowymi, więc jak widziałem, co się dzieje, że zmieniają się przeciwnicy, że nie wiem w końcu, z kim zawalczę, to nie tak bardzo skupiałem się na moim rywalu, ale bardziej na swoich przygotowaniach. No i co na pewno mogę powiedzieć o Adrianie Dudku jeszcze, to że on będzie chciał wejść do klatki, urwać mi głowę, ja będę chciał wejść do klatki, urwać mu głowę, więc na pewno damy z siebie wszystko. Chyba nigdy o tym nie rozmawialiśmy. Skąd pseudonim Joker? So why you are named Joker? Why is that your nickname? Oh, I told this million times in the other interviews. But not in Poland, I guess. This is my favorite character action movie from when I was young, you know, when I was kid. So everybody like positive guys like Batman, Spider-Man, all the kids. I like Joker, you know. And before I come to MMA, I was in different sport, basketball, and I have also tattoos of Joker. And when I start to do professional MMA, one Slovakian manager, my second professional fight, he remembered me because of my tattoo on the back with the Joker and Harley Quinn, the bank money, you know. And he asked me, do I have the Sherdog nickname? I said, no, I don't have it. He said, you're the Joker. You're the Joker. And I was like thinking, I don't know.
I was thinking 2 days and said, okay, fuck, if somebody remember me like this, you know, and this is it then. So he put the name Nick Joker, and this nickname stuck to me like the glue, and now everybody see me like through the Joker kick or something, you know, and this is it, short story, yeah. A zatem jak byłem już mały, to najbardziej podobało mi się ze wszystkich komiksowych postaci właśnie Joker. Przeważnie ludzie, dzieci podążają za tymi pozytywnymi postaciami, a mi się najbardziej podobał Joker i dlatego od małego już miałem fascynację tą postacią. Potem grałem najpierw, zanim uprawiałem sporty walki, grałem w koszykówkę i tam już byłem wytatuowany właśnie, już wtedy zacząłem sobie robić wszystkie te tatuaże z Jokerami. Kiedy przyszedłem do MMA, to po drugiej zawodowej walce menadżer jeden podszedł do mnie i zobaczył mój tatuaż na plecach, gdzie jest Joker i Harley Quinn i zapytał właśnie, czy masz jakiś nickname na Sherdogu, czy jakoś masz jakąś ksywkę. Powiedziałem, że nie. On powiedział, no to w takim razie będziesz od teraz Jokerem. I przez chwilę sobie o tym myślałem, czy to jest dobry pomysł, ale stwierdziłem, że skoro ktoś mnie zapamiętał właśnie z tego, że mam te tatuaże Jokera i dzięki temu ma prawo ktoś mnie zapamiętać i będę mocniej wspominany przez fanów czy kogokolwiek innego, no to niech tak zostanie. Powiedziałem, dobra, to teraz będę Jokerem. Pojawił się ten nickname na Sherdogu, zaczęli na mnie tak wszyscy wołać, do tego zaczęły dochodzić jakieś takie kolejne historie właśnie związane z tym Jokerem, czy nazywanie moich kopnięć właśnie, że to jest Joker Kick i tak dalej, i tak dalej. I tak już po prostu zostało i od teraz tak, long story short. Wyglądasz na bardzo wyluzowanego, więc wnioskuję, że jutrzejsze postawienie nogi na wadze będzie tylko formalnością i limit wagowy będzie wypełniony. Weight cutting, right? No, I have the last weight cutting problem but in Zagreb with Cezary Kesic and then I see that you know how the game involved, you also bodies when you're older, too many fights, too many weight cuts, you know, I'm cutting weight since amateur fights, you know, and body said no, and then I see that something I need to change, I need to upgrade, you know, not only my skill set on the training and mental set, also this nutrition set is very important today. This small difference make you bigger and better fighter also. So I contact George Lockhart, you know, the best guy in this game. I work with him and he showed me where it was my mistakes. So now I didn't have this problem. I didn't have the problem with Materla. I cut very easy and this cut is also very good. Ja tak naprawdę tnę wagę już od czasów amatorskich, więc no wraz z upływem tych walk, które toczę, wraz też z upływem lat, bo jestem coraz starszy, ciało się zmienia i też sposób zbijania tej wagi może się zmieniać, dlatego że jest to po prostu coraz trudniejsze dla naszego ciała, dlatego jak je katujemy tym ścinaniem wagi i właśnie ostatni raz, kiedy miałem problem ze ścinaniem wagi, to było w Zagrzebiu w walce z Cezarem Kęsikiem, no i uznałem wtedy, że jest coś nie tak z moim zbijaniem wagi, bo że coś robię źle i muszę też poprawić nie tylko swoje aspekty techniczne, nie tylko to, co robię w klatce, kiedy się bije, ale też tę sprawę. Więc skontaktowałem się z Johnem Lockhartem, jest? Yes. Z Johnem Lockhartem, jednym z najlepszych właśnie osób odpowiadających za zbijanie wagi w tym sporcie, żeby mi pomógł i pokazał, gdzie robię błędy i on mi wskazał te miejsca, w których powinienem robić coś inaczej. Już ostatnio, kiedy zbijałem wagę do walki z Michałem Materlą, nie było żadnych problemów i wnioskuję, że jutro też będzie absolutnie w porządku. Dziękuję. Dzięki, thanks. Thank you guys, I want to thank all supporters, of course, from Serbia and all the Balkan, but also very, very big fan base now in Poland. I receive many messages from Polish people, and I want you to say that stay healthy, stay positive in this time. Buy the fucking pay-per-view and you will see the most violent Joker this Saturday. Chciałem na koniec tylko podziękować wszystkim fanom oczywiście z Bałkanów, ale też grupie moich fanów z Polski, bo ona się coraz bardziej poszerza i dostałem mnóstwo naprawdę świetnych wiadomości przed tą walką, więc bardzo dziękuję za to, że mnie wspieracie, że oglądacie moje walki i kupujcie to pieprzone pay-per-view, bo zobaczycie w tę sobotę najbardziej brutalną i najbardziej krwiożerczą wersję Jokera, jaką oglądaliście do tej pory w KSW i ogólnie w moich walkach.